no, na jakie dokładnie cele można pozyskać środki? Tak, rzeczywiście, lokalna grupa działania Dolina Wełny w tym momencie jest w połowie realizacji perspektywy TROW 2014-2020, gdzie w strategii zapisane są zadania, które mają poprawić zasób rekreacyjny, turystyczny obszaru lokalnej grupy działania. Gmina Rogoźno jest jedną z 9 gmin, która należy do lokalnej grupy działania Dolina Wełny i zarówno w tym roku, jak i latach poprzednich, mam nadzieję w latach przyszłych, również będzie realizowała zadania skierowane do jednostek samorządu terytorialnego w ramach właśnie PROW 2014-2020. Wspomnę tylko o kilku jakby działaniach realizowanych do tej pory przez samorząd rogoziński, czy też organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy. I tak taką ważną inwestycją, która została poczyniona właśnie ze środków lokalnej grupy działania, jest chociażby plac zabaw z siłownią zewnętrzną na ulicy Różanej w Rogoźnie. Jest miasteczko ruchu drogowego, które już od paru miesięcy powstaje i niebawem zostanie zakończone. Tereny wiejskie z kolei to w miejscowości w Trójce, tak osobisty projekt, to powstanie wiaty rekreacyjnej, zostanie rozbudowana siłownia zewnętrzna też właśnie ze środków lokalnej grupy działania z naboru ubiegłorocznego. Także w sąsiednim sołectwie Owczegłowy realizowany będzie projekt pod nazwą budowa boiska sportowego, piłkarskiego w zasadzie. Zostaną zakupione bramki, piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci, także kompleksowo zostanie boisko stworzone. W tym roku na przełomie maja i czerwca planowany jest kolejny nabantów dla organizacji pozarządowych, także liczę, że inne organizacje pozarządowe oprócz Stowarzyszenia Do Przodu, Stowarzyszenia Baranek, a także nie wspomniałem jeszcze Klubu Żeglarskiego Kotwica, który również korzysta z tych środków, kolejne organizacje również włączą się w aplikowanie o te środki.